Panie. Panie, ja teraz wiem, że Ty zawsze byłeś ze mną. Że Ty zawsze byłeś ze mną. Od początku. Ty mnie zapanowałeś, Ty mnie stworzyłeś. I Ty jesteś ze mną. I Ty mnie uświadomiłeś ostatnio. Jak zawsze mi pomagałeś. Jak zawsze podawałeś mi swoją dłoń. Jak posłałeś mi swoich aniołów i swoich ludzi, aby mnie wspierali w dążeniu do tego, co chciałam odkryć. Wiem, że mnie prowadzisz. Wiem, że jesteś tu ze mną. I dziękuję Ci za to. Chciałabym Pani opowiedzieć o tym, jak szukałam miłości, o poszukiwaniu miłości, Panie, i o tym, jak ją odkryłam. Dziękuję. Chciałabym zacząć takim fragmentem, który mi Pan włożył w serce. Bardzo krótkim, z Ewangelii Marka 15:2. A Piłat zapytał go: czy ty jesteś królem Żydów? On mu odpowiedział: ty sam to mówisz. I oskarżali go naczelni kapłani o wiele rzeczy, ale on nic nie odpowiedział. Wtedy Piłat znowu go zapytał: nic nie odpowiadasz? Zobacz, jak wiele zeznają przeciwko tobie. Jezus jednak nic nie odpowiedział, także Piłat się zdziwił. Wiecie, moja droga na początku wcale nie przypominała tego, jak wyglądam teraz. Byłam kompletnym strzępkiem nerwów. Depresja, myśli samobójcze dzień w dzień. Budziłam się rano, płakałam 3 godziny dziennie i to było parę miesięcy, zanim w ogóle odważyłam się cokolwiek zrobić. Grałam na komputerze właściwie przez cały dzień. Bałam się wyjść z domu, byłam jednym strzępkiem lęku i bałam się wszystkiego, dosłownie wszystkiego. Nie przypominam teraz takiej Michaliny i pewnie moglibyście się zdziwić, patrząc na mnie wtedy i tą różnicę. I to był punkt, kiedy ja uderzyłam o dno. Uderzyłam o dno i zaczęłam szukać prawdy. Zaczęłam wtedy szukać prawdy o miłości, o mnie samej i tak zaczęła się moja droga. Wiecie, ja tak sobie pomyślałam, spędzając dużo życia z dziećmi, że nikt z nas, kiedy się urodzi, patrząc na osobę, która leży na ławce, na plantach, która zmierza się właśnie z alkoholizmem, która styka się właśnie z rozwodem, nikt z nas, będąc dzieckiem, jak go zapytamy: dziecko, jakie są twoje marzenia, ja chcę zostać tym, ja chcę zostać tamtym, ja chcę zostać tym. Dzieci pełne ufności, pełne szczęścia, pełne radości powiedzą ci, jakie są marzenia, co one chcą osiągnąć. Kto z nas powie: ja chcę przejść przez cierpienia tego życia, ja chcę rozwodu, ja chcę skończyć jako alkoholik, ja chcę zmierzyć się całe moje życie z papierosami. Kto z nas? I wiecie, nasza retoryka zmienia się, gdy dorastamy, gdy przychodzi zmierzyć się z życiem dorosłym, gdy przychodzi zmierzyć się z relacjami, z rodziną, z pracą, z obowiązkami. Wtedy pojawiają się góry, przez które musimy przejść. I wtedy pytamy siebie i mówimy sobie o tym, że to życie ma być cierpieniem, to cierpienie nas uszlachetnia. Widzicie tą różnicę? Jaki jest w tym sens? Wiecie, ja zaczęłam szukać i szukałam w wielu drogach i myślę, że każdy z was może znaleźć się w podobnej sytuacji, może jakoś odnieść się w swoim życiu do tego, co ja przemierzałam. Zaczęłam od psychoterapii, zaczęłam chodzić na terapię do pani i spotykałam się z nią tydzień w tydzień, godzina rozmowy, oczywiście odpłatnie. I tak sobie myślę, no oczywiście pomogło mi to, ja potrzebowałam tego, bo nikt już nie chciał mnie słuchać. Nikt nie chciał mnie słuchać, bo ja miałam taką potrzebę, żeby wylewać moje serce, żeby wylewać moje żale, żeby wylewać moje cierpienia, żeby wylewać moje lęki. Nikt nie chciał mnie słuchać, już wszyscy mieli dość naokoło z mojej rodziny. Ja musiałam iść do psychologa i pytałam siebie, jak to możliwe, że ludzie nie mają czasu na świecie, w życiu, na siebie wzajemnie i że tylu psychoterapeutów jest teraz potrzebnych. Jak to możliwe?
Więc to polegało na tym, że miałam bardzo dużo obowiązków. Tydzień w tydzień praca, studia, obowiązki rodzinne, zajmowanie się domem i ta godzina dziennie, godzina tygodniowo, kiedy przychodziłam na terapię, wylewałam wszystko, oczyszczałam się w jakiś sposób i znowu tydzień ciężar, bach, i znowu godzina tygodniowo, i znowu bach, tydzień kolejny, i znowu godzina tygodniowo oczyszczania, i znowu bach, i tak w kółko, półtorej roku. Ale to coś mi pomogło, urosłam, wierzcie mi, urosłam. Po tym myślę, że Bóg stawiał na mojej drodze różnych ludzi. Bo pytałam się o czym jest miłość. Czym jest miłość? Ja zawsze miałam marzenie jako dziecko, żeby założyć rodzinę, która będzie pełna miłości, pełna ciepła, pełna radości, gdzie będzie właśnie taka pełnia miłości i pełnia akceptacji, i pełnia wspólnoty, pełna jedności. I wierzę, że to jest możliwe z Bogiem. I wiecie, myślę, że Bóg mnie uczył. Bóg mnie posłał tam, gdzie właściwie nie do końca ja była moja świadoma, ja nie do końca wiedziałam, czego chcę, ale wiedziałam, że zawsze lubiłam się opiekować dziećmi, zawsze lubiłam się zajmować dziećmi, mój tata nazywał mnie małą mamą. I opiekowałam się dziećmi. Jednocześnie studiowałam pedagogikę i opiekowałam się dziećmi w wielu rodzinach. Miałam naprawdę masę rodzin. Czasem było tak, że zaczynałam od rana, kończyłam o 22 w domu i bach na łopatki. Ale naprawdę muszę powiedzieć, że kontakt z dziećmi, które są osobami, jak Bóg mówi, niewinnymi, czystymi, szczerymi, one się rodzą pełne ufności. I one, może są egoistyczne to też, ale mówię, że ja w kontakcie z nimi ja się uczyłam o moim sercu. Ja patrzyłam, jakie są motywy mojego serca, że ja robię tak, jak robię. I wierzę, że Bóg mnie tego uczył, ale muszę powiedzieć, dlaczego ja wiem, że Bóg bardzo był obecny w tych moich latach. Bo ja w swoim czasie poszłam do kościoła katolickiego, ja parę razy w tygodniu chodziłam na mszę, chodziłam do kościoła, modliłam się, pisałam do niego listy, chodziłam na tak zwane noce zakochanych, żeby też dowiedzieć się trochę o miłości, bo mój brat mi polecił, to były przygotowania tam do małżeństwa, ja tak chodziłam zainteresowania i to też było co tydzień i czy tam co dwa tygodnie i Bóg cały czas wkładał we mnie myślę przez tych ludzi te słowa o miłości, kiedy ja część do mnie docierała, część do mnie nie docierała. Ja się cały czas uczyłam i cały czas rozwijałam się. Ja byłam na studiach pedagogicznych, z których też coś tam wyniosłam. Czytałam masę książek o wychowaniu, o relacjach w rodzinie i o komunikacji międzyludzkiej i też to zaczęłam stosować. Widziałam to, że to wychodzi, że coś tam daje to jakieś efekty. No i tak parę lat spędziłam właśnie w rodzinach i bardzo dziękuję Bogu za to, że dał mi pracować w takich rodzinach, w jakich pracowałam, bo naprawdę nauczyłam się tam takiej postawy szacunku, jakby rodziców wobec dzieci, co też uczy dzieci tego, że one też przejmują ten szacunek, który widzą w rodzicach. One też przyjmują ten szacunek do innych, do rodziców, ale też do innych wokoło siebie. I co? I tak wreszcie trafiłam też do... Szukając dalej, pytając się o tą miłość, trafiłam w ostatnim roku na coś, co z pozoru wydawało się bardzo fajnego, bardzo dobrego, bardzo takiego... Jeszcze jedno. Trafiłam w międzyczasie na terapeutkę, która, gdzie usłyszałam, że szukanie Boga i odpowiedzi w Bogu to jest coś, co zasłania ci rozwiązywanie twojego problemu, że kiedy ty idziesz do Boga, to tak naprawdę nie koncentrujesz się na twoich problemach, nie koncentrujesz się na tych, jakie masz słabości, z czym masz walczyć, z czym masz sobie poradzić, z tymi problemami, które trzeba przerobić na terapii, więc wtedy odrzuciłam Boga, pomyślałam sobie, no to w takim razie zarzucę Boga, on zajmie się moim życiem, poukładam sobie to wszystko. I wtedy zajmę się tym, tą sferą, nie wiem, ponadnaturalną i co. I teraz wiem, że to był mój największy błąd wtedy, że oddaliłam się od niego. Oddaliłam się od niego i w ostatnim roku przeżyłam coś, co bardzo uświadomiło mi to,
jak realnie jest świat duchowy. W ostatnim roku pracowałam w przedszkolu. Pracowałam w przedszkolu waldorskim i to słowo, które ze studiów zapamiętałam tylko jakby jedyny termin, z którym kojarzyłam sobie to było okultyzm. I tak przyjęłam, ale jednocześnie wiedziałam, że tam moja znajoma posłała tam dzieci, była bardzo zadowolona z tego przedszkola. I ja poszłam tam do tego przedszkola, bardzo fajne miejsce, bardzo mi się spodobało. Super dzieciaki, super moja współpracownica. I bardzo mi się układała ta współpraca, a jednocześnie nie wiedziałam, co leży u podłoża tego, u podłoża tej całej pedagogiki. I ja tam naprawdę spędziłam bardzo dużo fajnego czasu z dziećmi, bardzo dużo poznałam fajnych ludzi, fajnych rodziców. A jednocześnie wdepnęłam w religię New Age i wdepnęłam też w energoterapię. I wszystko to ma jeden wspólny, taką jedną wspólną bazę dla mnie teraz, która nazywa się energoterapia. Jednocześnie też pracowałam nad sobą, cały czas czytałam jakieś książki, jak Harta Tolle o samorozwoju, Nowa Ziemia, Hawkinsa, Davida Hawkinsa, co tam jest, też o samorozwoju. Mam masę innych książek, Pitchforda, Tombaka, o odżywianiu. Byłam wegetarianką, a potem jeszcze weganką do tego. I co? Właśnie. I nie wiedziałam, co leży. Nie wiedziałam, nie miałam w ogóle pojęcia, jak tam wdepnęłam z totalną ufnością, że ja tam idę i ja tam odkrywam fajnych ludzi, odkrywam tam kolejną drogę i kolejną jakąś prawdę i nie wiedziałam, co się za tym kryje. I dopiero potem uświadomiłam sobie. Wiecie, podstawą tej pedagogiki jest coś takiego, że my wszyscy jesteśmy jakąś energią, że my mamy jakąś energię, więc jeśli ja jestem smutna, jestem zła, jestem jakaś rozdrażniona i idę do tego przedszkola, to wytwarzam taką energię, nie? I te dzieci w grupie będą się tak zachowywać, jaką ja wytwarzam w sobie energię, więc tak ważne jest, żeby ta ciocia, bo tak się nazywałyśmy, przerobiła sobie to wcześniej, zostawiła wszelkie problemy, wszelkie smutki wcześniej, zamknęła to za sobą, jakby zamknęła drzwi i weszła do przedszkola i uśmiechnięta i radosna i tym emanowała, żeby dzieci też były grzeczne i żeby też dzieci mogły czerpać ze mnie. I to samo z religią New Age. Wszyscy jesteśmy jakąś wytwarzamy jakąś energię i jak w związku z tym rozwojem, jak rozwijamy siebie i stajemy się coraz bardziej spokojni, coraz bardziej wyluzowani, coraz bardziej tacy pewni siebie, coraz bardziej tacy wewnątrz myślący, że jesteśmy pełni miłości, to ta energia nasza wzrasta i jednocześnie stajemy się taką podporą dla innych, dzięki jednocześnie ci inni, którzy kiedy spędzają z nami czas, to ich energia też wzrasta i oni też ewoluują i stają się lepsi. I tak też myślałam. Jednocześnie weszłam w energoterapię, byłam na kursie energoterapii i wyobraźcie sobie, że leżycie sobie na swoim posłaniu, na swoim łóżku wygodnie. Umówiliście się z terapeutką na godzinę daną i ta terapeutka w oddaleniu, nie wiem, 20 km w swoim pokoju macha rękami, coś tam czuje na tych rękach i usuwa i masz totalny ból głowy, a ona macha rękami i ten ból ci mija. Ona jest 20 km od ciebie, a ona macha rękami, ona wierzy w to i ten ból ci mija i zasypiasz. Jak to możliwe, nie? Jak to możliwe takie działanie ponadnaturalne i to wszystko było jakby nazywane mianem energii i ja odkryłam co się kryje za tą energią. Wiecie, kiedy uświadomiłam sobie, jak bardzo obrastam w pychę idąc w tym kierunku, jak bardzo myślę, że to i moja prawda jest jedyną prawdą i ja ją głoszę i ja odkryłam wreszcie prawdę i inni powinni iść za tym i powinni się podporządkować. Ja zobaczyłam, jak jestem pyszna i jak zawsze spotkałam się z ludźmi, to potem było mi tak strasznie głupio. Jak bardzo po prostu czasem cisnę w ich stronę, że co oni sobie myślą, że ja coś odkryłam i że jestem alfą i omegą. I to też było zgubne dla moich relacji i ja zaczęłam z tego w jakiś sposób wychodzić
I też miałam kontakt z osobą, która mnie w tą też religię wprowadziła, w tą energioterapię, w ten New Age, która też szerzyła te poglądy. I gdy ja postanowiłam wyjść z tej relacji i postanowiłam wyjść z tej energioterapii, postanowiłam skończyć z tym, to nagle w ciągu pół miesiąca zaczęły do mnie przychodzić takie rzeczy jak odrętwienie, kiedy ja naprawdę, to był okres niedawny, to był okres koronawirusa. Ja byłam naprawdę szczęśliwa, radosna, że w sumie to jest wolne, że jest ładna pogoda. Ja nie miałam problemu z tym koronawirusem, ja sobie chodziłam do domu, spędzałam sobie czas, czytałam książki, miałam wreszcie czas na siebie. A tak myślałam sobie, że potrzebuję czasu i bach, koronawirus, mam czas na siebie, super. No i nagle, słuchajcie, nie mogę się podnieść z łóżka, nie mogę się rano podnieść z łóżka. Jakaś taka totalne odrętwienie i musiałam się totalnie wysilać, żeby zrobić coś, co lubiłam wcześniej robić, co lubiłam wychodzić na rower, lubiłam spotykać się, lubiłam wychodzić na pole i wychodziła i bardzo mi ciężko było się zebrać i przyszło do takich momentów, kiedy ja leżałam, miałam taki dach, taki taras, kiedy ja leżałam na dachu i z takim moim wyrobionym tym moim spokojem przez tyle lat, tak? Leżałam na dachu i myślałam o śmierci i tak myślę, nic się nie stało. Skąd te myśli? Skąd one się wzięły we mnie, w mojej głowie? I to się powtarzało. To się powtarzało w mojej głowie. I wreszcie doszło do takiego momentu, kiedy ja przeprowadziłam się do domu, i ja miałam taki natłok myśli, taką burzę myśli, że ja nie byłam w stanie normalnie myśleć, nie byłam w stanie oddzielić myśli, nie byłam w stanie. I ja szłam z moją siostrą przez miasto, ja nagle w ciągu minuty byłam, po prostu orientowałam się, że jestem 5 metrów przed nią. I tak sobie myślę, co się dzieje ze mną? Przecież tyle lat pracy nad sobą, tyle przeczytanych książek, tyle terapii. Ja byłam kompletnie załamana i zdziwicie się, wszyscy się dziwicie tym, co ja teraz robię, ale jeśli pracujecie tyle nad sobą, jeśli tyle swojej siły wkładacie w to, tyle swojego czasu wkładacie w to, żeby stać się tą podporą dla innych, żeby stać się tym kimś, kto da innym miłość i nagle ty się rozwalasz na upadki i nie możesz stać się dla innych podporą, nagle nie możesz z tym nic zrobić i szukasz tych wszystkich swoich źródła, które przypatrzyłeś i nic nie daje ci odpowiedzi, to co ty masz zrobić? To co ty możesz z sobą zrobić, człowieku? Tak nagle, bez niczego, ty jesteś rozwalony na łopatki. I wiecie, zaczęłam sobie układać historię i zadzwoniłam wieczorem do mojego wtedy kolegi Grześka, który wcześniej, parę tygodni wcześniej zadzwonił do mnie z telefonem, że ma dla mnie wiadomość od Boga, że jestem zagubiona, że Go szukam i że Go szukam. I że jestem zagubiona totalnie. Ja sobie pomyślałam, to chyba jest wiadomość dla mnie. I pamiętam też w jednej z takich sytuacji, ja leżałam na tym materacu moim w pokoju i pojawiła się w głowie taka myśl, Bóg. Ja sobie tak myślę, Boże, nie, ja mam zostać zakonnicą? To jest mój jedyny obraz pójścia za Bogiem z kościoła katolickiego, który wyniosłam. Który też mój tata mi w jakiś sposób tam przekazał. To jest mój jedyny obraz. I mówię jak jest. Jak było w moim życiu. I sobie pomyślałam, nie, i odstrąciłam to. I odstrąciłam tą myśl. I dalej na własną rękę próbowałam wyjść z tego. I pamiętam w tym dniu, kiedy już byłam stanie ogarnięta tymi myślami, tą taką koncentracją na sobie, że ja chcę z tego wyjść, ale nie wiem jak. Zadzwoniłam do tego mojego kolegi ówczesnego Grześka i dzwonię do niego i pytam, Grzesiek, czy wiesz coś o demonach? I normalnie rozryczałam mu się w składkę, że ja nie wiem, co się dzieje ze mną, że ja już nie mogę, że już jestem po prostu przy ścianie i że ja nie wiem, co mam robić. I Grzesiek powiedział spokojnie, pomodlimy się wieczorem, poczekaj do wieczora, wszystko będzie dobrze.
I tak, ja miałam cały czas te myśli, ale wiedziałam, że jest jakaś nadzieja, że jest jakaś nadzieja, której mogę się uchwycić. To było tak, jakbym po prostu tonęła. Jakbym tonęła, jedyna deska ratunku, jedyna ręka po prostu, której mogłam się chwycić. I zadzwonił Grzesiek wieczorem i rozmawialiśmy, i on poprowadził modlitwę. Powiedział mi, że miał głos od Boga, żeby się o mnie modlić. A jednocześnie była taka historia, że ta osoba, z którą miałam kontakt, która mnie tam wciągnęła, mówiła, że w świecie duchowym, która miała swój udział w satanizmie, miała kontakty, ona też była po świecie duchowym, ale po stronie szatana. Robiła na przykład pieczątki diabła na jakieś tam rzeczy i ta osoba jakby przeklinała mi w świecie duchowym, dlatego pytać się, skąd tak szybko się wzięły u mnie takie myśli depresyjne, znikąd, stąd, bo słowo ma moc. Jeśli kogoś przeklinacie, jeśli o kimś źle mówicie, słowo ma moc, więc uważajcie na to, co mówicie. O swoich braciach, o politykach, o władzy, jeśli mówicie o nich źle, przeklinacie ich. To jest prawda, bo Bóg stworzył słowem wszystko i słowo ma moc, słowo powiedziane ma wielką moc, więc Grzesiek poprowadził modlitwę. Aha, jeszcze wcześniej powiedział, że ten człowiek powiedział, że jest jakaś trzecia osoba, która wie o tej całej sytuacji. I ja mówię, no w sumie to tylko mojej siostrze mówiłam, no o co chodzi, że ten. I moja siostra nagle zaczęła mieć ataki, miała straszne bóle głowy, więc ten człowiek też ją zaczął atakować, też zaczął w nią cisnąć. I Grzesiek wtedy poprowadził ze mną modlitwę jedną, w której chwyciłam tą jedną rękę, która stwierdziłam, że to jest chyba tylko jedna droga, którą mogę teraz iść, która może mnie uleczyć, wybawić, która może mnie ochroni, może mi coś da. I poprowadził modlitwę, w której wyznałam, że wierzę w Jezusa, że On jest moim Panem, On jest moim Zbawcą i że chcę za Nim iść. I wiecie, to wszystko minęło, tak nagle. Ja nagle poczułam spokój, poczułam wolność w sobie, odeszły te wszystkie myśli. I poczułam wielki gorąc w sobie, Grzesiek też to odczuł. I to był dotyk Boga. To był dotyk Boga, dotyk Ducha Świętego, który zabrał to ode mnie wszystko. I Grzesiek potem mi tłumaczył, że wiecie, że to jest tak, że ja nagle, wyznając te słowa w serca, w przekonaniu swoim, ja oddałam swoje życie pod Jezusa. Ja stałam się Bożym nowonarodzonym dzieckiem. Ja byłam jak ten syn marnotrawny, który wrócił do Ojca. Ojciec przyjął go z otwartymi ramionami. Dał mu specjalną ochronę. I ja potem dowiedziałam się od tamtego kogoś, że jakbym nagle została wchłonięta w świecie duchowym i nie mógł we mnie ciskać. On nie wiedział o Grześku, Grzesiek nie wiedział o tej osobie, a ja nie wiedziałam w ogóle o niczym. Nie wiedziałam w ogóle, że jest jakiś świat duchowy. Ta energia była dla mnie energią, a nie tym, że ja siedząc i machając rękami, bo ja, słuchajcie, ja wstawałam o 3 rano, robiłam medytację pokoju dla świata, wierząc, że robię coś dobrego. I wystawiałam swoje ręce i czułam taki gorąc i ten gorąc przeze mnie jakoś tak przepływał i to niby była ta energia, to były demony, które ja w siebie wpuszczałam. A jednocześnie właśnie te demony czyniły mnie taką pyszną i słuchajcie, tak zaczęła się moja droga poznania miłości. Moja droga poznania miłości. I teraz wiem, że jest miłość, że my ludzie zostaliśmy stworzeni przez Boga po to, żeby kochać, żeby przede wszystkim, żeby być kochanymi i żeby kochać, żeby tą miłość wdawać. I wiecie, na początku, żeby Bóg się do mnie mógł zbliżyć, to ja musiałam się zbliżyć do Niego, a żeby zbliżyć się do Niego, to ja musiałam pokutować. I wiecie, tak mnie to uderzyło z tą pokutą, że
że ja to mogę robić przed nim, że ja klękałam, gdzie byłam, klękałam na odosobnieniu i mówiłam: Boże, uświadom mnie o moich grzechach, jakie są moje grzechy. Ja nie chcę mieć z tym więcej do czynienia. I on mi albo poddawał przez Grześka, który się do mnie dzwonił, mówił, z czego mam to akurat. Ja potrzebowałam szybkiego uwolnienia, będąc pod takiej sytuacji, w jakiej byłam. I ja akurat też do mnie przychodziły takie, ja też nie miałam wtedy rozpoznania takiego, jakie są moje różne rzeczy, z których mam się uwolnić, ale Duch Święty też mnie uświadamiał o tym, z czego mam się uwolnić. Ja wierzę, że on też mnie, chciałbym może trochę przyspieszyć ten proces, ale mówię, że ja się przed nim klękałam i mówiłam mu z serca: Boże, zrzeszłam tym i tym, przepraszam Cię. Przepraszam Cię za wszystkie uczynki. Ja, Panie, nie chcę mieć z tym więcej do czynienia. Ja, Panie, wyrzekam się tego z całego serca. Weź to ode mnie. Weź to ode mnie, Panie, oczyść mnie z tego. Ja chcę, Panie, abyś zamieszkał w moim sercu. Ja nie chcę z tym mieć więcej do czynienia. I Pan mnie oczyszczał. Wiecie, Bóg jest dobrym Ojcem. On jest dobrym Ojcem i szuka nas. Szuka nas na naszych drogach, kiedy jesteśmy zagubieni. Kiedy nie wiemy, gdzie iść. Kiedy szukamy drogi, szukamy miłości, szukamy szczęścia, szukamy zaspokojenia. On tym jest. Wiecie, uderzyło mnie to, że dzieci się chrzci jako, że chrzci się ludzi jako dzieci, jako niemowlęta z grzechu pierworodnego. Kiedy Jezus przyszedł i mówił, że pokuta jest na odpuszczenie grzechów. Ale żeby się narodzić na nowo, żeby się narodzić z ducha, potrzebujemy chrztu Duchem Świętym, ale też chrztu wodą. I pytanie, który z Was, gdyby ktoś zaniósł Was jako dziecko do kościoła i zawarł za Was związek małżeński, które z Was potem, jako dorosła osoba, zaakceptowałaby ten związek małżeński, a nie potrzebowałaby tego potwierdzić albo tego zanegować? Czy ja chcę iść tą drogą, czy ja nie chcę iść tą drogą? Które z Was by stwierdziło: a, już się dokonało. No to po co mi to teraz? Po co ja mam teraz iść tą drogą? A Jezus chce wyznania naszego serca. Czy ja chcę za Nim iść? Czy ja chcę, żeby On był moim Panem? I wiecie, Bóg Ojciec jest dobrym Ojcem. Bóg Ojciec jest dobrym Ojcem. On chce nas obdarowywać. On chce nas obdarowywać swoją miłością. I wiecie, to jest ważne. To jest ważne, że jeszcze jeśli chodzi o te grzechy. To nie jest tak, że my mamy walczyć. Że to my mamy cały czas starać się, żeby wyjść z tego grzechu. Żeby pokonać ten nauk, W moim przypadku to ja miałam po prostu problemy z jedzeniem. Nie potrafiłam się czasem opanować jedzeniem. Miałam różne grzechy na swoim sumieniu. Naprawdę. I myślę, że nie należałam do najczystszych osób. I miałam różne grzechy. I to Bóg chce mnie oczyszczać. Ale wiecie, za co umarł Jezus? Jezus umarł za to, żebyśmy my przeszli do nowego przymierza, ze starego przymierza. Żebyśmy my nie żyli pod prawem, pod przekleństwem prawa, ale żebyśmy byli zbawieni z łaski. Więc On już umarł na krzyżu za nasze grzechy. Jedyne, co Ty masz robić, On Ci dał wolną wolę. Żebyś Ty powiedział, jaka jest Twoja wola. Panie, uwolnij mnie, ja nie chcę mieć problemu z jedzeniem. Proszę Cię, ja mam problem z tym jedzeniem. Ja cały czas się obżeram, jestem bezradna, rozkładam ręce: Panie, jestem Twoja, uwolnij mnie. I On to zrobił. On to zrobił z dnia na dzień. I tak jest z wszystkim. Masa świadectw jest. Uwolnienia z nałogów, picia, palenia, z wszystkiego. On to robi. To samo miałam ostatnio, słuchajcie, ja miałam takie, długo byłam tą wegetarianką, potem weganką. Jak tutaj przyjechałam, to zrezygnowałam i stwierdziłam, że mogę wszystko jeść, pić. I zaczęłam pić kawę. No codziennie piłam kawę i doszło do tego, że tam 2, 3, 4. Potem stwierdziłam, no muszę to ograniczyć. No to ograniczałam się siłą woli swojej.
zapominając o tej łasce, ograniczałem się siłą woli swojej do tej jedynej kawy. I zapomniałam o Bogu, nie? Że Bóg dał mi łaskę, żeby mnie z tego wybawić. Więc ograniczałam się siłą woli tej jednej kawy dziennie. I tak sobie myślę, Boże, jak to możliwe, że ja nie mogę się powstrzymać przed piciem tego. I tak sobie myślę, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? I tak sobie przypomniałam, ale ja mam Twoją łaskę. Panie, weź to ode mnie. Weź to ode mnie. Ja nie chcę wyjść w jakikolwiek nauk. Ja wiem, że Ty masz moc mnie od tego wybawić. On to bym ze mnie wziął. Ja teraz nie mam nawet potrzeby picia kawy. I to stało się z dnia na dzień. Bóg jest wielki. I słuchajcie, bardzo ważnym przesłaniem Boga, ja go dzisiaj pytałam o to, jeszcze przed, jak spisałam to całe moje... jeszcze ważne, o tej zakonnicy, bo wiele z Was może myśleć, że pójście do zakonu to jest to, że trzeba się oddać tylko Bogu, w sensie oczywiście, że trzeba się oddać Bogu, ale że to tylko życie w celibacie i amen, i już nie ma wyjścia i dla Ciebie nie są zarezerwowane rzeczy, które są niby zarezerwowane dla człowieka, w sensie męża, żony. I tak sobie myślimy, w sensie ja tak myślałam, to była moja teologia Kościoła katolickiego. A Bóg mówi w Piśmie Świętym, że On dosłownie tutaj pisze, że uwaga. Jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy. To jest pierwszy list Tymoteusza 2:3. Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy, dobrze czyniący dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku. Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o Kościół Boży? Nie nowicjusz, żeby nie wbił się w pychę i nie wpadł w potępienie diabelskie. Musi też mieć dobre świadectwo od tych, którzy są na zewnątrz, żeby nie ściągał na siebie hańby i nie wpadł w sidła diabła. Diakoni także mają być poważni, nie dwulicowi, nie nadużywający wina, nie łakomi na brudny zysk, zachowujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Niech będą najpierw wypróbowani, a potem niech służą, jeśli są nienaganni. Ich żony także niech będą poważne, nie rzucające oszczerstw, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnym domem. Ci bowiem, którzy dobrze pełnią służbę, zyskują sobie zaszczytny stopień i wielką śmiałość w wierze, która jest w Jezusie Chrystusie. I nie ma, słuchajcie, słowa o tym, żeby zbyć osobę zakonną w piśmie. I wiem, że Bóg chciał dla mnie i Bóg włożył mi to marzenie w serce, żebym ja założyła taką rodzinę pełną miłości. I ja teraz wiem, że ja idąc za Nim, że mając z Nim relacje, że ja idąc za Nim, ja jestem w stanie zrealizować to moje marzenie serca, które On włożył w moje serce. I wiecie, Bóg włożył w wasze serca marzenia, Bóg włożył w wasze ręce talenty, abyście się cieszyli nimi, abyście je realizowali, bo Bóg jest dobry, ale Bóg chce, żebyśmy za Nim poszli. I pytałam Go, Panie, czy masz coś do przekazania, co... Jeszcze właśnie jak spisałam to świadectwo, dzisiaj pytałam Panie, czy mam coś przekazać? Ja też miałam taką sytuację ostatnio, że a propos właśnie relacji z Bogiem, którą buduję, którą staram się budować, bo wiem, że On nie uczy, jak to budować, bo On jest dobrym ojcem i On nie uczy. To słuchajcie, to jest tak, że rodzice nas uczą i On jest tym dobrym rodzicem, On jest wspaniałym rodzicem, On jest wszechmocnym rodzicem, On jest pełnym miłości, pełnym miłosierdzia i pełnym miłości bezwarunkowej. To jest bardzo ważne. I pytam Boże, klękam przed Bogiem i zamykam się w tym... A jeszcze jedno. Bóg co mówi o modlitwie? Jezus mówi, zamknij się w swoim pokoju
i módl się słowami, ale nie bądź wielomówny. Nie bądź wielomówny. Więc zamknęłam się w tym pokoju i pytam Boga, Boże, Boże, co chciałbyś, czy chciałbyś coś, żebym przekazała, coś takiego ważnego. I przyszły mi słowa po angielsku, bo z tym też była taka sytuacja, że ja jestem teraz w Anglii i byłam w takim szkoleniu i tak piąte przez dziesiąte zrozumiałam i wychodzę stamtąd taka podłamana i myślę sobie, co ja mam robić w ogóle, no jak ja się odnajdę w tej pracy i sobie tak myślę i takie myśli nieczarne odchodzą. I nagle przychodzi mi takie, że ja Ci pomogę, że ja Ci pomogę, że ja, że i teraz jakby cały czas Bóg mnie motywuje przez właśnie myśli, które, przez takie pragnienia, które do mnie dochodzą, żeby czytać pismo po angielsku, żeby rozmawiać z Nim po angielsku, żeby sobie te wszystkie słówka wypisywać. Ja wiem, że On też mnie do czegoś przygotowuje i przyszły mi takie słowa właśnie, że jakby, że mamy możliwość dzięki temu, że będziemy z nim mieć relację, być miłością, bo On nas napełni tą miłością. On nas chce napełniać tą miłością i On widzę, że On był przez całe życie w moim życiu i tak sobie, tak wiem, że On cały czas jest przy mnie, przez swojego ducha. Bo ja się narodziłam przez chrzest, narodziłam się na nowo z ducha i narodziłam się z ciała, z cielesności. Cielesności, w którą wprowadzili nas nasi pierworodni rodzice Adam i Ewa. Pierwsi rodzice Adam i Ewa. A Jezus właśnie przyszedł i nas, i On umarł na krzyżu, żebyśmy my mogli mieć z łaski uwolnienie od tego wszystkiego grzechu. Żebyśmy mogli według własnej wolnej woli wyznawać przed Nim czym zgrzeszyliśmy i z czego chcemy być oczyszczeni, a On nas będzie stale oczyszczał i On nas będzie uświęcał, On będzie wlewał nas w swoje światło, swoje pragnienia, swoją czystość i my będziemy stawać się czystsi i czystsi i czystsi i czystsi. I pytam, Boże, to co mam przekazać? No i On mówi, takie dostałam słowa po angielsku, niektórych nie ogarniałam do końca, ale mówi, że mamy taką możliwość, żeby kochać innych, żeby być miłością, ale że mamy przykazanie do tego, żeby innych kochać, żeby być dla innych miłością, że my mamy możliwość do miłości, ale często tą możliwość, że ją gdzieś tam zatracamy, że ją pomijamy, jakby, że coś nas zwodzi, że do tej relacji nie dochodzimy. I tak bardzo ostatnio doszły do mnie słowa, które mówią o oczekiwaniu. To jest Księga Izajasza 40, 20, 27. Czemu więc mówisz, Jakubie, i twierdzisz, Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa nie dociera do mego Boga? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, Pan, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje, ani się nie męczy, i że Jego mądrość jest niezgłębiona? On dodaje siły spracowanemu i przymnaża mocy temu, który nie ma żadnej siły. Młodzież ustaje i mdleje, a młodzieńcy potykają się i padają. Ale ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił. Wzbiją się na skrzydłach jak orły. Będą biec, a się nie zmęczą. Będą chodzić, a nie ustaną. I to, co często pojawia się w psalmach Dawida, które uwielbiam swoją drogą i uwielbiam. Uwielbiam czytać Pismo Święte, bo słuchajcie, jeszcze taka bardzo ważna sprawa, Pismo Święte, jak macie czytać Pismo Święte? Ja za każdym razem bardzo ważne jest to i zawsze sobie przypominam czasem po tym, jak zacznę czytać, zawsze proście o Ducha Świętego o prowadzenie i za każdym razem, jak będziecie czytać nowy fragment, on będzie wam objawiał coraz nowe rzeczy, a Ewangelia jest wspaniałą historią i miłości. Jeśli nie czytaliście, to polecam. I Dawid w swoich psalmach często właśnie pisze o tym,
o tym oczekiwaniu na Pana, o tym oczekiwaniu na Pana. I on tu pisze, to jest parę psalmów, to takie fragmenty wyrwane trochę. Bo uczyniłeś go błogosławieństwem na wieki, rozradowałeś go swoim obliczem. To jest psalm 21, psalm 22. Ubodzy będą jeść i nasycą się, chwalić będą Pana ci, którzy go szukają. Wasze serce będzie żyć na wieki. Kolejny psalm, 25. Panie, daj mi poznać Twoje drogi, naucz mnie Twoich ścieżek, prowadź mnie w Twojej prawdzie i pouczaj mnie, bo Ty jesteś Bogiem mego zbawienia. Ciebie co dzień oczekuję. I jeszcze jedno, psalm 27. Gdy mówiłeś, szukajcie mojego oblicza, moje serce mówiło do Ciebie, Twojego oblicza, Panie, będę szukać. Pan tego chce. Pan chce, żebyśmy szukali Jego oblicza, żebyśmy zamykali się sam na sam z Nim. Słuchajcie, jakbyście kochali kogoś bardzo, i pragnęli, żeby nawiązać z Nim relacje, to czy byłby dla Was problem, czy nie chcielibyście spędzać z Nim sam na sam czasu? Ale wiecie co? Bóg jest wspaniały. Ja tak sobie myślałam, patrzyłam na chyba Kamińskiego i tak sobie myślę, Boże, no jak ja mam wykrzesać dla Ciebie coś, co On ma? No jak ja mam wykrzesać taką pasję? No ja mam taka... I też sobie tak właśnie zastanawiałam się, no ja poznałam tego Boga, jestem chrześcijanką, modlę się, spotkam się we wspólnocie, a dalej mam te myśli egoistyczne, dalej jestem jakaś taka nie halo i dalej mam jakieś takie myśli czasem samolubne i tak dalej. I Boże, no o co chodzi w ogóle? I On mi pokazał, że dopóki ja nie zacznę mieć z Nim relacji, takiej żywej relacji, sam na sam, to On we mnie nie wleje, bo z pustego i Salomon nie leje, nie? Że jeśli On we mnie nie wleje tej miłości, jeśli ja nie zacznę czekać na Niego, żeby On przyszedł do mnie, żeby zacząć Go rozpoznawać, Jego kroki, Jego głos, bo to wszystko w relacji zaczyna się tworzyć, zaczyna się rozwijać, relacja się rozwija i coraz piękniejsza. Ja w to wierzę, ja chcę chodzić z Nim, ja nie chcę, żeby On był gdzieś tam osobą, którą ja będę tylko wysławiać i tak dalej, tylko ja chcę z Nim mieć relację jak z Ojcem, który był zawsze w moim życiu i który jest i który będzie. I On chce ze mną tej relacji, On ze mnie rozpala, ja ostatnio jak staram się codziennie zamknąć te drzwi i staram się... I tam czasem mam takie ten do Pisma Świętego i jak On przychodzi, słuchajcie, jak miałam takie doświadczenie tej energii, jak te trochę mi głupio też porównywać, powiem, ale rozkładałam te ręce i przychodziło jakieś tam gorąc przeze mnie, przez moje ręce i wychodziło to ze mnie, to jakaś energia mówiła mnie, że wychodzi za mnie. Ja nie wiedziałam, że to są duchy, nieczyste. I jeśli nie poddajesz się pod Ducha Bożego, który do Ciebie przychodzi, to poddajesz się pod duchy nieczyste. Które dają ci jakieś takie poczucie gorąca i ono to przez Ciebie przechodzi, coś tam w Tobie robi, też takie, to też chodzi, jakby brałam udział w takich, w swego czasu takich oczyszczeniach, takich medytacjach oczyszczających i to sprawiało, że taki gorąc we mnie, jakieś takie uciśnienie w gardle, ja tam płakałam i niby czułam się czystsza jakoś. Ale słuchajcie, jak Bóg przychodzi, jak Bóg rozpala, jak Bóg uderza, jak w sensie swoim gorącym, swoją miłością, swoją błogością, rozkłada się na łopatki, jesteś i po prostu trwasz w tym pokoju, trwasz w tej miłości i On wlewa w Ciebie, wlewa w Ciebie i to potem wychodzisz i Ty chcesz to rozdawać. I On tego chce od nas. Ja wierzę, że mój Bóg jest dobry, że On mnie stworzył i On mnie stworzył do relacji ze sobą. Ja mając tą miłość, ja wreszcie mogę realizować to, do czego zostałam stworzona, do tego, żeby kochać. Zapytajcie się, czy w waszych rodzinach jest Bóg, czy zaprosiliście Go do swojej rodziny, do swojej codzienności, żeby On z wami przebywał. Czy pytacie się Go, czy jeśli macie trudne sytuacje, Boże, co myślisz? Jaka jest Twoja rada? On Ci podeśle, On nie jest głuchy, On jest Twoim dobrym Ojcem. Jeśli masz szczęście, jeśli masz radosną chwilę, możesz do Niego zawołać. Boże, dziękuję Ci, jesteś wspaniałym Ojcem. Ale wiecie, właśnie sobie zastanawiałam, jak z tym Kamińskim, że on ma taką pasję i tak dalej, że ja też taką chcę. Ja tak sobie myślałam, Bóg spełnia marzenia swoich dzieci.
Bóg spełnia marzenia swoich dzieci. I ja zaczęłam modlić się, Boże, ja też chcę mieć taką fascynację. Ja też chcę mieć taką pasję. Ja też chcę mieć taką pasję. Ty mi to daj, ty mnie w to włóż. I ja czekając na Niego codziennie, ostatnio, ja czuję, jak On to robi i jak On mnie rozpala. I jak nagle ja po prostu mam takie przekonanie, że ja tego chcę, tego postu. Ja chcę wejść w ten post, bo ja chcę się do Niego jeszcze zbliżyć. Jeszcze bardziej, ja chcę, żeby on mnie jeszcze bardziej wdał mnie. Ja chcę znać Jego głos. Ja chcę znać Jego kroki. Ja chcę po prostu, żeby On był w pełni w moim życiu, w każdym Jego aspekcie. Ja chcę być miłością. To jest wspaniałe. Bóg jest wspaniały. I Bóg tego chce od nas. I On spełnia nasze marzenia. Spełnia nasze marzenia. I to chyba tyle. Mm-hmm.